W wędkarstwie karpiowym najważniejsze jest zdrowie ryb. Powszechnie używane maty karpiowe coraz częściej wypierane są przez jeszcze bardziej bezpieczne dla ryb, tak zwane kołyski. Ich konstrukcja pozwala na to, by ryba znajdująca się w kołysce była bardziej bezpieczna. To między innymi dlatego, że nie ma kontaktu z podłożem. Przede mną znajduje się kołyska od firmy Miwardi, model New Dynasty. Kołyska posiada cztery regulowane nóżki, pozwalające na stabilne ustawienie na każdej, nawet bardzo nierównej powierzchni, a szerokie stópki zapobiegają zapadaniu się w miękkim podłożu. Obszerne wymiary, czyli 104 cm długości, 64 cm szerokości oraz miękki, śliski materiał, z którego została wykonana, gwarantują doskonałe samopoczucie nawet największym okazom, które znajdą się w tej kołysce. W tej kołysce zastosowano dodatkowe dwie zamykane klapy, w których znajdują się również małe siateczkowe okienka zapewniające cyrkulację powietrza oraz dające możliwość zwilżania ryby wodą. Na każdym boku znajdują się dwa zapinane paski, które dbają o to, by kołyska była idealnie, maksymalnie naciągnięta. Do kołyski dołączona jest fajna mata, która po rozłożeniu daje nam komfort podczas robienia zdjęć. Tutaj jest wszyta miękka gąbka. Po złożeniu nóżek cała kołyska składa się na pół, zajmując przy tym bardzo mało miejsca. To duża zaleta w transporcie. Kołyska Miwardi New Dynasty to jeden z tych produktów, w znacznym stopniu podnoszący bezpieczeństwo i komfort złowionych przez nas ryb.